Pierwsze mi się co wyświetliło, to to. To mi się wyświetliło. Zbyt politycznie. Chłop zamiast torebki ma ten krzesło. Jak te Stany wyprzedzają modę? Możliwe, że wtedy były takie leki na depresję tylko, żeby psychika miała jak odpocząć. Nie wiem, czy to woźny, czy uczeń. Chuj wie. Albo wiecie kto? Ten, kto ani tam nie pracuje, ani się tam nie uczy. To nic do śmiechu. O, ten człowiek grał na garnkach. W Warszawie są takie chłopy. Dobre są tacy. Ale tutaj to na tych, to brzmi tak. A tutaj zobaczymy jak. No to nie są wiaderka. No ten wygląda jakby zgadał z jakimś bogiem słońca. To twój stary jak ten. Twój stary jak zamknęli mu monopol, ale nie przed nosem i zdążył jeszcze coś kupić. To stary, to mleko. Nie, nie, nie. To stary, to a tam alimenty.
cały czas napierdala, to nie ten. Nie... Fiu, fiu. Oglądałem to już. Dobra, bo za dużo akcji już. Origami? Sprawdźmy to. Wow. Robimy spin. Witajcie. Na Cześć. Zewnątrz jest już nieco zimno, a wy narzekacie i twierdzicie, że nigdzie nie pójdziecie? Możecie tylko cieszyć się, że nie mieszkacie na północy, a konkretnie w Republice Sacha w Federacji Rosyjskiej we wsi Oymyakon. Lepiej, abyście nie spędzali też zimy na stacji Wostok, Antarktyk. Niskie temperatury we wsi Oymyakon w dużej mierze wynikają z rzeźby. Ta broda to już się nazywa stalaktyt. Oymyakon w dużej mierze wynikają z rzeźby terenu. Oymyakon znajduje się bowiem w zagłębieniu, do którego trafia powietrze z okolicznych gór. W styczniu temperatura utrzymuje się tutaj na stałym poziomie minus 50 stopni Celsjusza. Trwa to naprawdę całe tygodnie, więc w zasadzie nic w tym dziwnego, że to miejsce nazywa się najzimniejszym na świecie. Rzeczywiście, najniższa odnotowana tam temperatura w historii wynosiła aż minus 71,2 stopni. Chłodno. Tu już musiałbym zapiąć bluzę. Ukradli 30 tysięcy złotych w USA? What's up, mates? Witam bardzo serdecznie. Kurwa. Nie sądziłem. Co jest nie tak z filmem Kevin Sound w Nowym Jorku? Materiał ma charakter humorystyczny. Mi to na uwadze, jeśli akurat odebrał twój ulubiony film. Dystans zalecany. Co jest nie tak z filmem Kevin Sam w Nowym Jorku? Dlaczego każą nam przez 2 minuty patrzeć się na niebieski domek? Czy on właśnie powiedział swojemu dziecku, żeby wlazło komuś do łazienki? To naprawdę jest aż tak śmieszne, że cała sala ma bekę? O, jako jedyny stara się zachować normalnie. Swoją drogą chciałbym na takim chillaucie siedząc na krześle kręcić dźwięki. Okej, rozumiem, że zaspali, ale czy oni zaczęli się dopiero pakować w dniu wyjazdu? Poza tym, w tym domu mają tylko jeden budzik na wszystkie pokoje. W tym momencie słyszymy, że lot do Nowego Jorku ma numer 226. Tymczasem stewardessa na pokładzie mówi, że numer lotu to 176. Później na radarze widzimy znowu numer 226. To serio da się w ten sposób wejść do samolotu, nie posiadając biletu? Muszę zapamiętać tekst o zepsutych świętach. A ci znowu to samo. Jak to w ogóle możliwe, żeby po raz drugi zgubić tę samą osobę? Tutaj Kevin ma rękawiczki na rękach, a pocięciu już nie ma. Miał iść w lewo, poszedł w prawo. Pomysł na podrobienie głosu całkiem spoko, tylko on w żadnym momencie nie podaje, w jakich dniach chciałby taką rezerwację dokonać. Czy oni nigdy nie widzieli dziecka na basenie? Tutaj miska ma 3 gałki lodów, później pocięciu tylko jedną. Nie do końca rozumiem, dlaczego wszyscy pracownicy hotelu muszą się tak czaić, sprawdzając Kevina. Nie wystarczy zadzwonić na policję i dowiedzieć się, o co chodzi? O, ja też się od razu nabrałem. Poza tym, Kevin puszcza tutaj dużo dłuższy fragment śpiewu wujka, niż faktycznie nagrał. Zgubili syna i co? Nie wracają pierwszym możliwym samolotem do domu? Serio są rodzice, którzy byliby w stanie zostać na wakacjach po takim wydarzeniu? Nie można było sprawdzić karty kredytowej już na samym początku. Tutaj bandyta ma pokręcone włosy, pocięciu przyczepane, a później znowu pokręcone. On serio przez cały film chodzi z ręką oklejoną taśmą? Skoro i tak wcisnął konkretny prezent, to po co przed chwilą mówił, że Kevin może sobie wybrać cokolwiek? Swoją drogą wyobraźcie sobie, że właściciel, na przykład smyka, ma w każdym sklepie wielki obraz z własną podobizną. Tutaj Kevin upuszcza mapę i lupę, ale pocięciu już ich na ziemi nie ma. W jaki sposób chciałby złapać jedną ręką? Za twarz? Kulki magicznie się rozmnażają. Tutaj jest ich niewiele, a tutaj pełno. Co oni mają z wyciąganiem dłoni w ten sposób? Czy Kevin przypadkiem nie zgubił tego biletu na samym początku filmu? Nie do końca rozumiem, dlaczego muszą ściągać dzieciakom czapki, aby zobaczyć ich twarze. A ten co, pomylił filmy? O, znowu ta dłoń. Skąd on wytrzasnął dokładne plany całego mieszkania? Rozumiem, że to wszystko zdążył zrobić w 3 godziny? Jeszcze lepiej, rodzina zdążyła w tym samym czasie znaleźć samolot, dotrzeć na lotnisko i przylecieć do Nowego Jorku. Nieźle.
Włączył się alarm po zbiciu szyby, ale gdy bandyci włamali się do kasy i skrzyni z gotówką, to nic się nie wydarzyło. Nie uważacie, że miał wystarczająco dużo czasu, żeby zejść z tej deski? Poza tym, ile musiałby ten gość ważyć, żeby kogoś wyrzucić tak wysoko w powietrze? Gdy spadł na samochód, ręce miał ułożone nad głową, a po cięciu wzdłuż ciała. Co mu po zrzuceniu aparatu Kevina, skoro polaroid i fotki są już wywołane? Oho, ślad od uderzenia cegłą pojawia się na twarzy aktora jeszcze przed jej uderzeniem. Tutaj torba jest w tym miejscu, a po cięciu zmienia pozycję. Za każdym razem rzucane cegły lądowały na chodniku, tymczasem na tym ujęciu większość z nich jest na jezdni. Czy to możliwe, żeby po wejściu do pomieszczenia w ogóle nie zobaczyć tego, co jest na podłodze? To jaki on ma kąt widzenia? Chłop ma wyraźny problem z obserwowaniem podłogi. Tutaj na zielonej mazi były ślady jego stóp, a po cięciu znikają. Kolejne magiczne pułapki. Czy nagle zrobiło się pochyło? Co to, Harry Potter? Nie wystarczyłoby ściągnąć czapki? O, znowu łapa. Prawie jak Hitchcocka. Czyżby znowu wszyscy o nim zapomnieli? Historia lubi się powtarzać. Nawet w ciągu jednego filmu. Garnych ptaków. Nieźle. Co jest nie tak z filmem Kevin sam w domu? A nagrał film, co jest nie tak z na gałęzi. Co powoduje, że film wygląda filmowo? Dodajmy czarne paski, zwolnienie czasu, odpowiednie kolorki, dużo ziarna i jedyną słuszną muzykę. Mamy to. Dobra, a teraz na serio. Jeśli mówimy o filmach, które zwykle oglądamy w kinach, to u podstaw... Już wszystko wiem. Co mieliśmy obejrzeć? Już wiem co. O jedzenie. O, ale bym okurwił to. O, to będzie... Dobra, dobra, 15 razy się to pokazuje, poka tego kurwa. Będzie długo. Oh, just a happy, happy, happy guy. Oh, just a look at that, a happy, oh, the happy dog. Oh, just a happy. Toe beans, toe beans, toe beans, toe beans. Find a floop and boop. Kurwa, ktoś ma fokę. That time my cat kissed a mouse and left it so confused, yearning for love. You kidding me? Who said that you're allowed to be this freaking cute. I think that you're about to go on a walk. Baby, they were too busy for a pup cup. I'm sorry. I'm sorry, they were too busy. I couldn't ask for a pup cup. Oh my goodness. I want to take him home. Baby, can we get him? Please? Slug, get the boy. Ogólnie to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić zwierzakowi. I kurwa, to jest pewnie w jakiejś galerii handlowej. I mieć szybę na ludzi, którzy normalnie przechodzą.
nie do góry. A teraz już chyba nawet takich nie ma sklepów, w sensie ich jest coraz mniej, zazwyczaj to już są normalne sklepy albo zoologiczne i raczej są zwierzęta na samym końcu, już nie układałem ich z przodu. Ale kiedyś jak tak było, to podchodził jakiś kurwa zjeb i tuba leciała kurwa w tą szybkę. Albo raz na jakiś czas zawsze taką tubę dostawało takie zwierzę. Thank you. Okay, wait, wait, wait. Please don't be ugly. Please don't be ugly. Są nadal, aczkolwiek mniej. Please. Please. Oh my god! Put your hand out in front of your child to see what they do. I'll always love you. How I do. It may get bigger, it may get a little bigger, it may not get bigger at all. We'll see what happens, but regardless of what happens, we're totally prepared. Wow, te psy są OP. Te psy są OP. Kurczę. Jak byłem mniejszy, to znajomi mieli takie pieski i żeby je gdzieś przewieźć, to dawali je do bagażnika do SUV-a, żeby gdzieś z nim pojechać. O, to ogromne, to ważyło z 200 kilo. No. I wtedy to jeszcze one były, jak były na łapach. Normalnie czterech to były większe ode mnie. To te co alkohol noszą na obroży, tak. To się nosiły kiedyś, no teraz to już... nadal. O, to jest właśnie POW. Skarpetki, którą wjebałem ostatnio kotu na głowę. Are you supposed to be on the bed? Ostatni Pringles, no. Dobra, nie wstrzymuję już. You are. Do you have a permission slip? Fredka, to jest Fredka. O, Fredkę chciałem też. Fredki są super. It all started when my mom met my dad, and they fell in love, and they had me. Hi, I'm Ryan. And my life? It's kind of crazy. Get it. Show them, girl, yeah. What I come home to every day. Fajnie było. Hi, Thor. How you doing? Put this sound over the last video of your cat. To są mutanty. O. Ej, słoń, jakby był... Słoń jakby stał na dwóch rękach, to jest bardzo podobny do człowieka. Nawet z nosem do niektórych, włącznie. Waking up in the morning, thinking about so many things. I just wish things would get better. I'm trying to get rid of them, but nothing seems to stay the same. Oh,
White. Show the moment your dog newbie found his forever home. I will always love you. This random bird flew into my grandma's house and refused to leave. The next day I went to visit her and it was sitting on her shoulder. No matter how many times she puts it outside or puts it down, it comes back to her. Co ja bym nie mógł mieć papugi, jak ona zapamiętuje, co się mówi? Ty, ciekawe czy jakby papuga potrafiła... bierzesz papugę? Bierzesz papugę? No ale... I ona się w sklepie już nauczyła słów brzydkich. I ona mówi na streamie słowa brzydkie. Papuga. Papuga nie może być rasistą. Chyba, że nie wiem, obraża gołębie? O, to studenci pod koniec miesiąca. My minions. I don't know their names. I don't want to know their names. They are known as Chanel number two. Chanel number three. Chanel number five. I'm Chanel number one, obvi. Freta! Hey! What are you doing in here? It is bedtime. Let's go. Coda. It is 10 o'clock at night. Let's go. Inside. Come on. Rebecca, you are the prettiest girl in Brooklyn. Thank you, Sue Jeffers. Will you accompany me to the mysterious wedding today? No. But Rebecca. Oh. I never told him my name. My name is Jen. It's a dog? I'm taking it home. So my coworker was actually wrong. Come here, buddy. This is not a dog. This is my boy. Here's Find it, or coś. Just like his daddy. Hello. Good morning. Good morning. A fennek, no? You're very chubby. Sorry,
Po melanżu. Why you should get a British Shorthair. 1. They're super calm and friendly and easier as the first pet. 2. They tend to be on the lazier side but can live up to 20 years. 3. They are a really loving and affectionate breed. And 4. They're good with other animals and children due to their calm temper. Puppy's first bark knocked himself over. Pozdro Tankowski. Kitty has a baby. She brought us her baby. Yo, Nastero, gdzie się wywiało? What are you doing? Oh, hi, Louise. Oh, hi, Mom. Ale długi ten film. You're holding my stuff. Dzięki za szóstymiesiąc. Hello, my little lady. Hello, Mom. What are you doing with my stuff? I was just welcoming a... Give her a kiss. Wystarczy tego. He really wants it. Did you like? Ciekawe, czy są śmieszne konie. Na pewno znajdę. Moje życie to taniec. Widok z kokpitu myśliwca F-16 USA w akcji Piękny Start i lądowanie? Wylądował. Sześć godzin temu. Wow. Tylko dźwięki sobie muszę włączyć. Okay.
Co robisz, Shinny? Smile for the camera. 3, 2, 1. Kurwa, jeszcze się tak uśmiechnąłem jak Giga Czadzior. Chłopaki! O, cześć Tomuś! Tomuś! Mam problem, chłopaki! Jaki? Mam problem, sąsiad wierci! Kurwa, się czuję jakby Polska była zacofana o 15 lat w humorze, jak to kurwa oglądam. To są ludzie z tej samej platformy. Ja pierdolę. A to nie było takie straszne. O kurwa, czekaj, klamka? Let me demonstrate, okej. Roses are red. Silent as a mouse. Your door is... co jest kurwa? Ja pierdolę, no kurwa. Nie, no weź. To nie jest naturalne ułożenie tej klamki, kurwa. Locked. I'm inside your house. Ja wtedy na to nie zwróciłem uwagi. Only 31% of prisoners typically reach this point in the... Czekaj, co za giera. Domofon był? Czy ja jestem... Był domofon? Jedzenie! Jedzenie! Foodie, foodie! I obejrzymy z jedzeniem. Jedzenie! Jedzenie! Ale dobre będzie. Pojebane, czy ona potem wraca? Ja pierdolę. Kurwa. Nie no weź. Kurwa. No co się srasz, to tylko gra. Inaczej, powiem tak, no kurwa, to nie jest żaden skam. Znaczy... Pamiętam, przed jak raz byłem na Urbexie. I bezdomnych obudziliśmy, którzy tam byli w takich namiotach. Takich ala szeletach. I to była jeszcze szkoła stara. Więc oni tam mieli takie jakby z tych ławek porobione te mieszkania ala i tak dalej i rzucali w nas strzykawkami i odbijałem je rurką, pamiętam, która z windy zwisała, bo winda była otwarta jeszcze, drzwi od windy. Powiem tak, chcę wierzyć w to, że po prostu może po prostu byłem w toalecie i ona się po prostu, jak wróciłem, zamknąłem drzwi, to po prostu ona stała i się osunęła, bo może jest jakoś słabo przykręcona. Czekaj, a ona nie wróciła przypadkiem dlatego, że klip się spętlił? Klip się spętlił, to pewnie dlatego... Dobra, pilnujcie czasu, bo mi... Znaczy, bo ona chyba się osunęła i potem trochę wróciła, tak jakby. Let me nie, Jerzyk, już nie ma. Okay. Roses are red. Silent as a mouse. Your door is unlocked. I'm inside your house. Ej, dobra, kurwa. Inaczej, jestem ostatnią osobą, która by robiła jakieś takie spierdolone rzeczy. To było, kurwa, 3 miesiące temu. Ktoś mówił, że mi to wysyłał, ja tego nie widziałem. Ty, kurwo.
To nie jest mój kanał. Haha, dobre. Ja pierdolę. Dobre. Kurwa mać. Dobre, dobre. Dobra. Już tłumaczę, to nie jest mój kanał. Ktoś po prostu zrobił, a to Andrzejek to zrobił. Dobra, już mi lżej. Dobra, powiem wam, już mi lżej. Ej, dobra, bo się trochę zesrałem, tak szczerze mówiąc. No, to jestem poza normą. Na kosmetyki do ryja to norma. Okay. A co później? Masz 6 dych, masz na karku i potem co? Zwisałą masz skórę na twarzy. No, ja już nie powiem, ale co wtedy... zwisa, już tak się zapędziłeś, koleżanko, trochę. Bo czekaj, Delord, a powiedz mi, a co ty używasz? Kurwa, inny. Normalny użytkownik. Taki z kontuszką, taką jak ja? O kurwa. Nie, co to? Nie. 50 tysięcy złotych. Jesteś na streamie, dostałeś 50k do Nate'a? No. Co ty pierdolisz, serio? I nikt nie co? Mi zablokowali teraz konto całe i musiałem tam powysyłać parę rzeczy, bo jak ktoś wysyła tyle szana... No wiem, to jest ochrona przed praniem gotówki akurat, no to wiem, że musi tam potwierdzić. Czyli PayPal. Mi też tak zrobili, ale mi kurwa zbanowali konto, mam wypierdalać. Zajebali mi się ono na pół roku. I to normalnie... Tylko za 5 zł wpłaty, kurwa, jakieś dziwne. Normalnie Polak wysłał? No Polak, ale on w USA mieszka i... Ja od razu, jak dostałem 1000, to się nawet nie cieszyłem, bo mówię, zwraca chuj, nie? Na bank. No ale go prześwietlił i PayPal się zgadza z jego IP i tak dalej i chłop VPN-a nie używa, więc co nie z tym USA. Widzowie, serduszko dla Mojsiego w takim razie. 50 koła dostał. Jak się okaże, że to jest prawdziwe i po dzisiaj gadałem z PayPalem, oni mi do kilku dni dadzą znać, no to jadę do tej środy i kurwy koks tajski. Ja mam flesza! Czekaj! Jezu! Rozbijam drzwi, uwaga. Ja rzucam. Gotowi? No nie, granat, flesza rzuć! Dwa. Dobra. Nabiega! Kurwa. Nie dali chusteczek. Kurwa. Czemu ja muszę mieć pecha? Wziąłem sobie... Poprosiłem o ostry sos jeszcze dodatkowo. I kurwa, nie było na całym burgerze. Zjeb pierdolony, kropnął mi wszystko na jeden kęs. I wszystko zjadłem w jednym kęsie. Jebany kurwa. Debil. DEBIL! Kurwa, jak wydaryjam. Wadzimy! Nic nie widzę! To był cywil debilu, ja pierdolę! No to taran, Tomek. Nie! Nowego roku Mateusz Kupa. Jakie są pierwsze słowa hymnu polskiego? Pa! Ja się trochę boję relacji z Tinderem. Dawaj, Lulu. Nie trafiłem. Birbubeczka. Nie! To wieczorem widzowie odpalić. Szkawkę mam i kaszel. Domek muzyka. Obczaj sobie tą bierkę. Myślę, czy we mnie zagrać. Oh,
Uwaja! Hop! To jest k***a! Nie wiem. No dobra, możesz mi spikować drzwi, ja mogę wrzucić, spróbować wrzucić z flesza. Dobrze. Uwaga, na trzy otwieram drzwi. Jeden, dwa, trzy. Kurwa, zamknę. Ja pierdolę! Ja pierdolę! Kurwa! Jest! Napierdala mnie! Ej, chłopie! Ja pierdolę, ty no wybieg! Wybieg, ale z gołymi pięściami! Tam z tyłu kot jest? Pięściami! On z gołymi pięściami! No. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Wchodziłam i nie spodziewałam się tego zapachu, więc mówię, że kurwio. To jest już sztywne, ta zupa. Jak przeciwnicy, których zaraz napotkam. Ja jem frutti di mare. Zrobiłem ci herbatkę. A! W białym masz herbatkę. Dobra, dzięki. Tylko musisz sobie posłodzić i tak dalej. Ja ci mogę dodatkowo posłodzić. Wspaniale dziś wyglądasz. A? Chcesz ją później przynieść posłodzoną? Pojechał cię, no bez przesady. Przyniosłem ci zupę! Bardzo dziękuję, no a ja ci zrobiłem herbatę. Spikujesz drzwi? Pewnie. Odlicz mi na trzy pikuj drzwi. Raz, dwa, trzy, pikuję. K***a! Ja. O k***a! Fajnie. Pełno ciał! A wiesz, koło to ciała są? Wiem, naszych, kurwa. Officer, hands up, do it down. Hands where I can see it. Hands up. Smoke! O kurwa! Na ziemię! A to się gra na ludzi? W sensie tam też są... W sensie oni też są przeciwnikami? Czy jakby te misje to jest na boty? Otwieram. Otwierz, otwórz. Zamknięte. Hands up. Kurwa. Nie da się tego otworzyć. No da się. Ja pierdolę. Proponuję rzucenie flashbanga do środku pomieszczenia. Uchyl mi drzwi. Dobra. Uchyl, k***a. Nie z kolana! Spoko. Flashbang. I po co, kurwa, to rzuca? Flashbang. Whoa.